Uroczyste przecięcie wstęgi, gratulacje i prezenty. Żłobek samorządowy w Dobrzykowie już oficjalnie otwarty. To dla nas i naszych dzieci wyjątkowe i ważne miejsce, zaznaczają rodzice. Bardzo chętnie chodzą, inaczej się rozwija dziecko, jak chodzi do żłobka. Bo no wiadomo, jak razem jedzą, uczą się piosenek i ten mowa jej się poprawiła, bo ja mam tu dwoje dzieci. Mam roczną i taką 2,5-latkę, która pójdzie od września już do przedszkola i ona miała ciężką mowę. Dużo jej się poprawiło, chętnie przychodzi, ma super koleżanki, ciocie są świetne. To trzeci żłobek w gminie Gombin. Na placówkę zaadaptowano jedno ze skrzydeł dawnego gimnazjum w Dobrzykowie. Placówka powstała dzięki dofinansowaniu z programu Maluch Plus. Wcześniej takie miejsca powstały w Gombinie oraz Nowym Grabiu. Dużo środków kierujemy na oświatę i opiekę do lat 3, ale wiemy, że to jest przyszłość i że to pozwala rozwijać się gminie. Mamy na to dowody, coraz to nowe rodziny sprowadzają się do nas, a duża część z nich do nas się sprowadza właśnie dzięki temu, że są u nas żłobki, przedszkola, szkoły, to wszystko razem procentuje i daje też szczęście rodzicom, bezpieczeństwo dzieciom, i nam również, bo to i radość, i szczęście, taki wymiar samorządowy jak najbardziej te inwestycje mają w sobie. Do żłobka w Dobrzykowie uczęszcza obecnie 15 dzieci. Dzieci tak naprawdę mogą już od 6:30 tutaj zostać, no i do czasu, kiedy rodzice pracują, więc jest to tak najpóźniej o 16:30 są odbierane dzieci. W tych godzinach maluchy są tu pod opieką naszych pań, tutaj cioć, które bardzo się nimi zajmują i widać, że dzieci już się tutaj zadomowiły, traktują to jako swój drugi dom i no jest tu po prostu dobrze. Zainteresowanie placówką jest duże, o czym świadczy lista rezerwowa. To nie ostatni żłobek w gminie, w planach jest otwarcie kolejnej, czwartej już placówki, tym razem w Górkach. Będzie dron, plac zabaw, nowe ekologiczne oświetlenie. Kolejne środki trafią do budżetu Gombina, tym razem to pieniądze z samorządu Mazowsza. Podpisano właśnie umowę. Naszym celem, zadaniem było, żeby każde sołectwo dostało w ciągu tej 5-letniej kadencji wsparcie w wysokości grantu 10-tysięcznego. Drugie 10 tysięcy dokłada gmina, a też oczywiście rady sołeckie, mieszkańcy danych sołectw mogą zaangażować się swoją pracą, też oczywiście finansowo, i dzięki tym kilkudziesięciu tysiącom powstają naprawdę bardzo ciekawe projekty. Jak zaznacza burmistrz Gombina, w ramach programu MIAS Mazowsze dla Sołec 2022 zrealizowanych zostanie kilka inwestycji. Tutaj z programu MIAS 7 sołec uzyska dofinansowanie, przy czym w 5 sołectwach będą to oświetlenie solarne bądź ekologiczne, LED-owe, takie liniowe. W nowym Wymyślu będzie to plac zabaw, a także w Grabiu Polskim będzie to docieplenie świetlicy. Kolejne środki pochodzą z programów Mazowsze dla klimatu i Mazowsze dla czystego powietrza. Tu za pozyskane środki w gminie, w miejscach, gdzie jeszcze ich nie ma, pojawi się m.in. oświetlenie LED-owe. Druga sprawa to takie urządzenie na bazie drona, które jest wielofunkcyjnym urządzeniem, nowoczesnym bardzo. Będzie to sensorycznie badało i skład powietrza, i skład zanieczyszczeń różnych, i będzie mogło służyć jako dron w poszukiwaniach, gdyby takie zachodziła konieczności. Jest to sprzęt bardzo dobrej jakości i będzie służył w wielu kierunkach dla czystego powietrza, dla ochrony klimatu, a także dla bezpieczeństwa publicznego naszych mieszkańców. Podpisane umowy opiewają w sumie na blisko 200 tysięcy złotych. Już w najbliższy weekend po 2-letniej przerwie wracają Dni Gombina. To również okazja do świętowania 700. rocznicy lokacji Gombina. To będzie czas wspólnej zabawy i spotkań, zaprasza burmistrz Krzysztof Jadczak. Wszyscy bardzo się cieszymy z tej bardzo bogatej historii Gombina, z tych całych 7 wieków. I w tym roku gorąco zapraszamy wszystkich gości z całego regionu, bo będą u nas gwiazdy,
uznane ogólnopolskie, takie jak Urszula, która zaśpiewa tutaj dla nas na Rynku Gąbińskim, a także Krzysztof Cugowski, a więc legenda polskiej muzyki rozrywkowej, twórca wielu zespołów i wokalista zespołu Budka Suflera. Będzie to wielka radość naszych mieszkańców, naszych najmłodszych mieszkańców, bo tu będzie scena i tu będą różnego rodzaju atrakcje. Tu będą prezentować się nasze stowarzyszenia, jest ich kilkadziesiąt działających na terenie miasta i gminy Gąbin. I po takim długim okresie, w którym byliśmy pozbawieni tego typu atrakcji, to jest, myślę, szansą dla odpoczynku takiego duchowego. Zapraszamy również wszystkich do Gąbina, aby razem z nami cieszyć się naszym 700-leciem istnienia miasta. Do zobaczenia na Starym Rynku w Gąbinie.